Drodzy mieszkańcy, kochani, po raz kolejny apeluję do Was, abyście pozostali we własnych domach, we własnych mieszkaniach, gdyż jest to najlepszy sposób walki z epidemią koronawirusa. Jeżeli już ktoś musi opuścić dom czy mieszkanie, proszę, nie gromadźcie się w parkach, terenach rekreacyjnych, innych miejscach publicznych. Zachowajcie wszystkie przepisy związane z walką z koronawirusem. Myślę, że pokonamy wspólnie ten problem i niedługo będziemy mogli razem się spotykać w różnych miejscach naszego pięknego miasta, ale póki co apeluję, pozostańcie w domu. Apeluję do Ciebie, zostań w domu, nie narażaj siebie i innych na zakażenie koronawirusem. Aleksandra Szymańska, zapraszam na najnowsze wydanie telewizji żerardowskiej. Koronawirus niestety nie odpuszcza. Miasto Żerardów funkcjonuje na nieco zmienionych zasadach. O bieżącej sytuacji informuje prezydent Lucjan Krzysztof Chrzanowski. Dzień dobry, witam serdecznie Państwa. W drugim tygodniu pandemii koronawirusa chciałbym się podzielić z Państwem kolejnymi komunikatami, informacjami, jak w tym czasie funkcjonuje miasto Żerardów. Tak, żeby ten zasób wiedzy był każdego z nas jak największy, abyśmy mogli dobrze podejmować wszystkie działania profilaktyczne związane właśnie z epidemią. Szanowni Państwo, na początek powiem, że miasto funkcjonuje pod względem obsługi mieszkańców w sposób niezakłócony i normalny. Urząd Miasta pracuje, świadczy różnego rodzaju usługi w sposób ciągły, no z tą tylko różnicą, że ze względu na Państwa dobro, na Państwa zdrowie oraz zdrowie pracowników nie są bezpośrednio przyjmowani interesanci, za jednym wyjątkiem, a mianowicie chodzi tutaj o wydawanie aktów zgonu, gdzie musimy to robić osobiście. Dotyczy to samo spółek miejskich, które również świadczą na Państwa rzecz wszystkie usługi w sposób nieprzerwany, niezakłócony. Mam tu na myśli dostawy wody, odbiór ścieków komunalnych, odbiór odpadów komunalnych, sprzątanie terenów publicznych w mieście Żerardowie, dostawę ciepła, zarządzanie komunalnym zasobem mieszkaniowym przez spółkę PGM. I szanowni Państwo, nie widzę tutaj większych zagrożeń. Oczywiście tutaj na terenie urzędu, na terenie spółek zalecana jest przeze mnie duża ostrożność, mądre zarządzanie kadrą w tym trudnym czasie, tak aby właśnie nie doprowadzić do paraliżu którejkolwiek z tych działalności. Ale póki co większego zagrożenia w świadczeniu usług dla Państwa obecnie nie widzę. Wrócę na chwilę do jednej ze spółek, a mianowicie spółki PGM. Jest to spółka, która oprócz zarządzania tym miejskim zasobem komunalnym świadczy również usługi w zakresie zarządzania targowiskiem miejskim. Szanowni Państwo, zarząd spółki podjął decyzję, aby od najbliższej soboty targowisko było zamknięte do odwołania. Szanowni Państwo, jest to duży problem dzisiaj. Bardzo duże zagrożenie z mojego punktu widzenia. Albowiem, zgodnie z tymi informacjami, które otrzymałem od zarządu spółki, w dniu targowym, jakim jest sobota, tam potrafi przebywać nawet do kilkunastu tysięcy ludzi. Proszę sobie wyobrazić, jakie w dzisiejszej dobie stanowi to zagrożenie. Niestety nie ma tam możliwości
aby zapanować nad takim skupiskiem ludzi, nie ma możliwości spełnić tych wytycznych chociażby głównego inspektora sanitarnego. I w tej sytuacji uważam decyzję zarządu spółki za bardzo roztropną, bardzo rozsądną. Proszę sobie wyobrazić taki scenariusz, że gdyby pojawiło się zagrożenie zakażenia koronawirusem na tym targowisku, to jaka ilość żardowiaków musiałaby być poddana kwarantannie? Kilka tysięcy? Kilkanaście? Szanowni Państwo, jest to zbyt duże zagrożenie, aby ta infrastruktura mogła funkcjonować, moim zdaniem, na dzień dzisiejszy w takiej formie, jak funkcjonuje. I uważam, że decyzja zarządu spółki na ten moment, na ten czas, chroniąc nasze zdrowie, chroniąc być może i nasze życie, jest decyzją optymalną. Szanowni Państwo, co nie znaczy, że nie będą podejmowane działania związane z pomocą tym przedsiębiorcom, którzy prowadzą swoją działalność handlową na terenie targowiska. Zarząd spółki wspólnie z Wydziałem Promocji Urzędu Miasta uruchamia w tej chwili taką możliwość reklamy wszystkim przedsiębiorcom, którzy tam funkcjonują, a mianowicie sprzedaży z dowozem do domu. Uruchomimy całą bazę teleadresową tych osób, oczywiście, które zechcą te dane swoje przekazać i będziemy je propagować na wszelkie możliwe sposoby, aby nie chodzić na to targowisko, a otrzymać ten sam towar dostarczony do drzwi naszych domów. Uważam, że w tej sytuacji jest to bardzo dobre rozwiązanie, bardzo dobra propozycja, która chroni, a przynajmniej oddala wizję zakażenia koronawirusem zarówno dla jednej, jak i drugiej strony, dla klienta, jak i sprzedającego. Bo powtarzam, no cóż, gdyby nie daj Boże zdarzył się taki przypadek na naszym targowisku w grupie kilkunastu tysięcy osób, gdzie większość odwiedzających targowisko pochodzi z Żardowa, byłby to niewątpliwie wielki problem dla wszystkich służb sanitarnych, nie tylko powiatu, ale być może w szerszej skali. Szanowni Państwo, chcę również przypomnieć, że wszystkie okoliczne targowiska zostały decyzją władz gmin, na których terenie te targowiska funkcjonowały, zamknięte. A więc rośnie potencjalna liczba tych osób, które chciałyby to targowisko w Żardowie odwiedzić. A tym samym rośnie, Szanowni Państwo, przecież bardzo znacznie i zagrożenie zakażenia koronawirusem. Tutaj taka prośba do przedsiębiorców o zrozumiałość. Żebyście Państwo zrozumieli powagę tej sytuacji, tak? Bo to zarząd spółki ponosi odpowiedzialność. Za to ponosi również odpowiedzialność miasto, prezydent. A jestem zobowiązany do tego, żeby chronić Państwa życie i zdrowie. Ja wiem, że to jest trudny czas dla nas wszystkich. Ja wiem, że wstrzymanie działalności gospodarczej powoduje określone kłopoty finansowe. Ale mam nadzieję, że to wstrzymanie nie potrwa zbyt długo. Że czasowe zawieszenie tej działalności w takiej formie, jaka tam ma miejsce dotychczas, to jest naprawdę tylko określenie tymczasowe. I że niedługo wszystko wróci do normalności. Uruchomimy wszystko z naszej strony, aby wspomóc tych przedsiębiorców z targowiska. Zresztą nie tylko tych handlujących na targowisku. To, co dzisiaj się już dzieje, tak? Przecież firmy, które zamknęły swoją działalność z chwilą ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, świadczą usługi do domu. To są bary, restauracje. Myślę, że i tutaj jest wyjście z sytuacji takie, przy pomocy miasta, przy pomocy spółki, która zarządza tym targowiskiem, aby świadczyć tego rodzaju usługi z dostawą do domu. Ja do tego gorąco zachęcam i uczynię ze swojej strony wszystko, aby tak się stało, abyście Państwo mogli tutaj liczyć na pełną pomoc ze strony zarządzającego targowiskiem oraz miasta. Przypomnę również, że podtrzymuję również tutaj daleko idącą wolę z mojej strony pomocy wszystkim przedsiębiorcom, którzy tym kryzysem wywołanym koronawirusem
zostali dotknięci najbardziej, a więc tym, którzy musieli zamknąć te działalności. Tak? Przypomnę, że zgodnie z wydanym przeze mnie zarządzeniem, można w tej chwili ubiegać się o zwolnienie z czynszu za okres, w którym tej działalności się nie prowadzi. Dodatkowo, zgodnie z ordynacją podatkową, każdemu przedsiębiorcy przysługuje prawo do wystąpienia z wnioskiem o odroczenie terminów płatności podatków i opłat lokalnych, rozłożenia na raty, bądź w skrajnych przypadkach nawet można wystąpić z wnioskiem o umorzenie. To wszystko, co niesie ze sobą prawo, przepisy prawa i te możliwości miasta, zapewniam Państwa przedsiębiorców, zostaną w pełni przez nas wykorzystane. Chciałbym, żeby te procesy związane z podejmowanymi decyzjami trwały tutaj jak najkrócej. Do tego obliguję wszystkich pracowników, bo tak jak powiedziałem, Urząd Miasta, proszę Państwa, jest zamknięty rzeczywiście na interesantów z zewnątrz, ale on nadal pracuje i wypełnia tutaj te swoje zadania w tej trudnej dla nas wszystkich rzeczywistości. Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze powiedzieć o tym, że w tej chwili przygotowujemy się jako miasto do sytuacji związanej z rozwojem epidemii na terenie Żyrardowa, a mam tu na myśli, magazynujemy w tej chwili, gromadzimy odpowiednie ilości tego sprzętu ochrony osobistej. Mam tu na myśli maski, przyłbice, fartuchy, kombinezony, rękawiczki, czy też płyn do odkażania. Szanowni Państwo, będziemy mieli taki zapas, już mogę powiedzieć, że taki zapas jest zgromadzony i to nie jest 1000, to nie jest 3000 masek, tak jak gdzieś czytam, gdzieś słyszę, że ktoś kupił te maski, rozdaje, tak? To są zapasy w granicach 20 prawie tysięcy na przykład sztuk. Natomiast trzeba tutaj myśleć w sposób logiczny, w tym sensie, że przede wszystkim w pierwszej kolejności w ten sprzęt powinniśmy zaopatrywać osoby już chore, żeby używały tego sprzętu. Przede wszystkim osoby, które tymi osobami chorymi już zajmują się, sprawują nad nimi opiekę. Następnie w ten sprzęt powinniśmy wyposażyć nasze służby, te służby, które czuwają nad naszym bezpieczeństwem, nad naszym zdrowiem, nad naszym życiem, ale również i takie służby, które swoim działaniem, codziennym działaniem powodują to, że cała infrastruktura miejska działa nadal. Ale jestem również przygotowany na to, że w sytuacji, gdyby ten kryzys się na terenie Żyrardowa pogłębił, żeby wyposażyć te środki ochrony osobistej również mieszkańców. Ale tych mieszkańców, którzy z ważnych przyczyn, tak, muszą wyjść z mieszkania czy z domu, jechać do pracy, wyjść na zakupy, czy udać się do lekarza. Jesteśmy na to, kochani mieszkańcy, kochani żardowiacy, przygotowani. Sukcesywnie będę Państwa informował o zasadach rozdawania czy dystrybucji tego rodzaju zabezpieczeń osobistych. Prowadzimy akcję odkażania w przestrzeni publicznej wiat przystankowych, czyli tam, gdzie generalnie gromadzą się ludzie. Miejskie autobusy również codziennie są odkażane. Obowiązują od niedawna nowe zasady korzystania z tych miejskich środków transportu. Tutaj też prośba, apel, dostosujmy się do tych przepisów, tak żeby nie stwarzać problemów w pracy kierowcom tych autobusów, bo to też oni dbają o nasze bezpieczeństwo. I niech cechuje nas nadal taka pełna odpowiedzialność i samokontrola przez nas wszystkich. Szanowni Państwo, temat kolejny to jest temat związany z oświatą. Szanowni Państwo, na dzień dzisiejszy odbyło się ponad 1300 sesji w ramach platformy e-learningowej. Cóż, mam nadzieję, że ten temat będzie nadal przez Wydział Edukacji rozwijany przy współpracy z dyrektorami szkół i że nasze dzieci, nasza młodzież, która ma spędzać ten czas w domu, a więc w sposób najbardziej bezpieczny, jaki może sobie tylko każdy z nas wyobrazić,
że tutaj nie powstaną jakieś zaległości, jeśli chodzi o poziom nauczania. Szanowni Państwo, chciałbym również wszystkim Państwu podziękować, ponieważ obserwuję nasze miasto przez te prawie 2 tygodnie kryzysu wywołanego koronawirusem i w większości mogę stwierdzić, że mieszkańcy Żardowa zachowują się w sposób naprawdę odpowiedzialny. Taki, jaki powinien towarzyszyć tego rodzaju sytuacjom kryzysowym. I oby tak dalej. Oby tak dalej. Szanowni Państwo, nie ma dzisiaj innej metody na walkę z koronawirusem, jak maksymalna izolacja od otoczenia. Żaden sprzęt ochrony osobistej nie zapewni nam takiego bezpieczeństwa jak izolacja. A więc wyeliminowanie możliwości stykania się z przypadkami czy z osobami, które są niestety zarażone czy zakażone tą chorobą. Więc apeluję nadal, Szanowni Państwo, i będę cały czas podnosił to hasło: zostań w domu. Zostań w domu. Ja wiem, że to czasami jest bardzo trudne, że czasami z tego mieszkania, z tego domu trzeba wyjść, zrobić zakupy, ale jeśli idziemy na zakupy, to rozważmy, czy warto iść na targowisko miejskie, gdzie jest duże skupisko ludzi, czy warto iść do dużego sklepu, a jeśli już musimy, to róbmy to w sposób bardzo roztropny. Zachowujmy te przepisy, które nas wszystkich dzisiaj obowiązują. Zachowujmy te odległości między nami w oczekiwaniu w kolejce. Nie rozmawiajmy ze sobą. Szanowni Państwo, jest to ważne, bo zgodnie z komunikatem w dniu dzisiejszym stan, jeśli chodzi o ilość osób zakażonych koronawirusem, nie zmienił się. Są to nadal 2 przypadki. I to tylko od nas zależy, jak ta sytuacja dalej będzie się rozwijała. Czy będzie negatywna, czy pozytywna. Ja mam nadzieję, że ta cechująca wszystkich Państwa, wszystkich nas, odpowiedzialność nadal będzie utrzymana i za to trzymam kciuki i za to wszystkim Wam, kochani, z całego serca dziękuję. Dziękuję również wszystkim tym, którzy podjęli się w tym trudnym czasie, kierując się empatią działań związanych z pomocą innym. Mam tu na myśli naszą Ochotniczą Straż Pożarną. Naprawdę jestem dumny z Was, Panowie i Panie, za to, że świadczycie tak daleko idącą pomoc nam wszystkim. Chcę przypomnieć Państwu, że to właśnie Ochotnicza Straż Pożarna jako pierwsza podjęła tutaj wyzwanie związane z dostarczaniem zakupów, produktów żywnościowych, leków dla osób starszych i samotnych. I to działanie trwa. Można się zgłaszać, można dzwonić i możecie, Szanowni Państwo, na pewno na druhny i druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Żyrardowie liczyć. Jestem pełen uznania również dla osób prywatnych, które tego rodzaju działania podjęły. Podają swoje telefony takie osoby i również chcą tego rodzaju usługi świadczyć. Szanowni Państwo, kolejne przykłady to Muzeum Miarstwa, gdzie również w taką akcję włączają się radni miejscy szycia tych maseczek ochronnych. To są również inne stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, które z tego rodzaju inicjatywami na terenie Żardowa występują. Serdecznie, z całego serca wszystkim dziękuję za to, że w tak trudnym dla nas wszystkim okresie jednak są takie osoby, są takie instytucje, na których bardzo można liczyć. Ten trudny czas weryfikuje postawy, weryfikuje ludzi, Szanowni Państwo. Ja jednak jestem pełen nadziei i jestem podbudowany tego rodzaju zachowaniami, że Żyrardów to naprawdę serdeczne i ciepłe miasto, gdzie mieszkańcy w takich trudnych chwilach naprawdę potrafią się jednoczyć. Jednoczyć oczywiście w dużym cudzysłowie, dlatego że apeluję cały czas o to, żeby jednak unikać tych kontaktów bezpośrednich, unikać możliwości zakażenia koronawirusem. Szanowni Państwo, chciałbym z tego miejsca, w tym niespełna 2. tygodniu tej sytuacji kryzysowej, serdecznie wszystkich pozdrowić.
Trzymajcie się ciepło. Ja wiem, że za oknami naszych mieszkań, naszych domów w tej chwili jest fajna pogoda, która aż kusi wręcz, tak? Do spaceru, do wyjścia na miasto. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego, dbając o własne zdrowie, o zdrowie swoich najbliższych. Wytrzymamy to. Wytrzymamy to i myślę, że niedługo już przyjdzie taki czas, że znowu zaczniemy się razem ze sobą spotykać, rozmawiać i znowu będzie fajnie, tak jak do tej pory to było. Mam nadzieję, że ta sytuacja, która jest obecnie, to jest tylko sytuacja przejściowa. Niemniej jednak nie można tutaj stracić poczucia powagi tej chwili, wagi tego zagrożenia. Dlatego serdecznie jeszcze raz dziękując wszystkim, pozdrawiając wszystkich, apeluję o tę rozwagę i pozostawanie mimo wszystko w domu. Pozdrawiam wszystkich serdecznie. Będę o wszystkim Państwa w dalszym ciągu informował, przekazywał Państwu wszystkie komunikaty, wszystkie ważne informacje związane z sytuacją w mieście. Damy radę. Do zobaczenia. Straż Miejska w Żyrardowie nie odpoczywa. Komendanta Jana Sankowskiego pytaliśmy o to, jak wygląda ich praca podczas epidemii i jakimi działaniami się zajmują. Podjęte zostały działania mające na celu zapobieganie rozszerzaniu się epidemii. Przede wszystkim rozpoczęliśmy od wygłaszania komunikatów z radiowozów przy sklepach wielkopowierzchniowych. Chodzi tutaj o zachowanie bezpiecznej odległości. Jak również podjęliśmy działania na targowisku miejskim, właśnie w tym samym zakresie. Również działamy na terenie miasta pod kątem przebywania grup młodzieży, osób w ilości powyżej dwóch na chodnikach, w miejscach, kontroluje miejsca takie jak place zabaw, restauracje, sprawdzamy, czy nie jest prowadzona działalność i tak dalej. Konsekwentnie realizujemy wszystkie założenia, które się ukazują w związku z ograniczeniem tej epidemii. Dezynfekcję przystanków komunikacji miejskiej w Żyrardowie przeprowadza Ochotnicza Straż Pożarna. W ten sposób miasto chce zadbać o bezpieczeństwo pasażerów. Na zlecenie prezydenta miasta prowadzimy akcję dezynfekcji wiat przystankowych oraz ławek w Parku Seniora, tak żeby włączyć się aktywnie w walkę z tym naszym koronawirusem. Jednorazowo obejmujemy wszystkie przystanki naraz, a jak długo akcja potrwa, to zależy od rozwoju sytuacji. W tej chwili robimy to dwa razy w tygodniu. Mamy kupiony specjalny preparat wirusobójczy, grzybobójczy, bakteriobójczy i tym dezynfekujemy przystanki i ich najbliższą okolicę. Szyjemy lniane maski dla Żyrardowa. To akcja, którą przeprowadza Muzeum Lniarstwa. Jak wiadomo, ochronne maseczki na twarz w dobie pandemii stały się towarem deficytowym. Potrzebna jest każda para rąk. I właśnie te ochronne są wykonane, ta wierzchnia część jest wykonana ze 100% tkaniny lnianej, powstaje właśnie w Muzeum Miasta w Żyrardowie. Do tej tkaniny mamy tam jeszcze taką blaszkę na nosek, która powoduje, że możemy tą maskę odpowiednio uformować, także tutaj bardziej przylega do twarzy i przez to właśnie nie powoduje tego, że jest bardziej szczelna. A w środku jest wstawiona taka włóknina filtrująca, która jest jednorazowa tak naprawdę, którą trzeba po tym takim użyciu, powiedzmy jakimś tam półgodzinnym, godzinnym trzeba wyrzucić. Bardzo serdecznie zapraszamy przez fanpage'a Muzeum Lniarstwa osoby chętne. Proszę o zgłaszanie się do Muzeum Lniarstwa do pomocy właśnie przez fanpage'a na Facebooku. Ta pomoc nie musi być pomocą, nawet nie powinna być pomocą osobistą na miejscu. Może to być pomoc zdalna w domu. Jeżeli ktoś ma maszynę do szycia, nożyczki, to bardzo serdecznie zapraszamy do pomocy. Maseczki szyją też myśliwi, choć nie osobiście. Zorganizowali akcję Myśliwi z pomocą. Ich działania mające na celu dostarczenie ochronnych maseczek do szpitali objęły całą Polskę. Grupa myśliwych, dokładnie 5 osób z całej Polski, w trakcie rozmowy wpadła na pomysł, żeby zrobić coś dobrego. Zrobić coś dobrego dla lekarzy, dla pielęgniarek w całym kraju. Postanowiliśmy uszyć maseczki. Banalne, ale okazało się, że jest najbardziej deficytowy towar, którego brakuje w całym kraju. Towar będący środkiem ochrony osobistej w dobie narażenia i pracy w narażeniu na wirusa
koronawirusa, coś, co powinno być na podstawowym wyposażeniu. Zaczęliśmy, tak? Początkowo mieliśmy pomysł, żeby zrobić zbiórkę. Robimy zbiórkę, mamy pieniądze, kupujemy materiał albo kupujemy maseczki i zderzyliśmy się ze ścianą. Dlaczego? Dlatego, że okazało się, że nie ma gdzie kupić maseczek. Banalne. Co więcej, maseczki, które dawniej kosztowały, załóżmy 30-50 zł za paczkę, 50 sztuk, w tej chwili potrafią kosztować 15 zł za sztukę. Co więcej, każdy jest szczęśliwy, jeśli je dostanie, więc no nie byliśmy w stanie jej kupić. Zebraliśmy tylko 20 tysięcy i co dalej? Postanowiliśmy maseczki szyć sami. Uruchomiliśmy pierwszy ośrodek. Ten ośrodek akurat został uruchomiony w moim regionie, czyli w Skierniewicach. Zorganizowaliśmy szwaczki, które zaczęły szyć pierwszą partię. Dokładnie 700 metrów bieżących fizeliny medycznej, co miało się przełożyć na 10-11 tysięcy maseczek. A później poszliśmy za ciosem. Okazało się, że są inne ośrodki, Siemiatycze, Elbląg, później Zielona Góra, później Koszalin i zaczęło się to rozrastać. Piła w tej chwili dołączył Dolny Śląsk. Mogę powiedzieć, że szyją dla nas w tej chwili również osadzeni w zakładzie karnym w Grudziądzu i w Białymborze. Szyją dwa stowarzyszenia zakonne, chyba się tak nazywa, natomiast pomaga kto może. No, udało nam się skoordynować akcję, która wymknęła się z rąk, można powiedzieć w bardzo dobrym tego słowa znaczeniu, i z małej akcji pięciu przyjaciół zrobiło się nagle olbrzymia firma, która, że tak powiem, mamy chyba w tej chwili 500-600 osób, które zajmują się szyciem i 19 koordynatorów w 19 miastach w Polsce. Mobilny punkt poboru krwi po raz kolejny stanął na placu Jana Pawła II w Żyrardowie. Mieszkańcy nie zawiedli i tłumnie wręcz przybyli oddać ten najcenniejszy z płynów. Przypominamy, że krew może oddać każda zdrowa osoba pomiędzy 18 a 65 rokiem życia, a kolejna akcja w Żyrardowie już 9 kwietnia. A na koniec wiadomości kronika policyjna. Żyrardowscy funkcjonariusze zatrzymali 21-letniego mężczyznę będącego pod wpływem narkotyków. Znaleziono przy nim torebkę z marihuaną. Mężczyznę zatrzymano i przewieziono do policyjnej celi. Młodemu mieszkańcowi Żyrardowa za posiadanie środków odurzających grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Ruszył proces udostępniania aplikacji Kwarantanna Domowa. Jej cel to szybsza komunikacja ze służbami. Jak wiemy, z kwarantanną wiążą się pewne obowiązki. To m.in. zakaz opuszczania miejsca, w którym się ją odbywa. Wszystko po to, by zapewnić bezpieczeństwo zarówno osobom objętym kwarantanną, jak i ich bliskim czy sąsiadom. O to, czy jest przestrzegana, dba policja. Teraz dzięki aplikacji zamiast wizyty funkcjonariuszy wystarczy wysłać zdjęcie. Aplikacja jest darmowa, bezpieczna i dostępna w sklepach Google Play i App Store. To już wszystkie informacje w dzisiejszym wydaniu. Dziękuję za uwagę i zapraszam na dalszą część programu. Dzień dobry, kochani. Wykorzystując wolną chwilę w domu na porządki, na generalne porządki wiosenne, znalazłam piękną książkę kucharską. Jak widać, nadgryzioną zębem czasu. Książka została wydana w 1969 roku i bardzo mnie zainspirowała do zrobienia kilku fajnych przepisów. Dzisiaj specjalnie dla Was, ale i dla Rysia, mojego kolegi z pracy, upiekę chleb. Do chleba, żebyśmy nie jedli go na sucho, zrobię 3 pasty jajeczno-serowe. Zaczynając ten wspaniały program kulinarny, przedstawię składniki, które dzisiaj mamy do wyboru. Na potrzeby chleba wykorzystamy kilogram mąki pszennej, nieważne jakiej pszennej, jajko syrowe, opakowanie drożdży, litr wody, troszeczkę soli, cukru, zaraz powiem ile, oraz całe opakowanie pysznego prażonego słonecznika. Sorry. Zaczynając chleb, korzystam z pięknej, prywatnej miseczki, wykorzystywanej do pieczenia chleba niejednokrotnie, a więc niejedne drożdże już się przejadły. Na początek pierwszy podstawowy składnik, czyli drożdże. Żeby drożdże mogły urosnąć, trzeba je troszeczkę podrasować, najlepiej cukrem. Do przepisu na kilogram mąki wymagana jest łyżeczka cukru. Oczywiście suche drożdże i suchy cukier nie będą razem pracowały. Trzeba je troszeczkę podlać wodą. Woda nie ma znaczenia, czy jest przygotowana, czy jest ciepła, zimna. Najlepiej, żeby była letnia. I teraz co trzeba zrobić?
rzecz najprostszą pod słońcem, włożyć do tego ręce i rozmasować cały produkt. Masę, którą za chwileczkę uzyskam, wykorzystujemy tak w pieczeniu chleba, jak i w kosmetykach domowych, bo drożdże świetnie działają na cerę. Po dokładnym rozpuszczeniu drożdży, drożdże należy pozostawić w spokoju do tak zwanego wyrośnięcia. Potrzebują około 10-15 minut. Dopiero w momencie, kiedy pojawią się na powierzchni drożdży bąbelki, będziemy mogli wrócić do procesu pieczenia chleba. W tym czasie zaczniemy produkować pasty. Do past przygotowałam kilka ugotowanych jajek. Zrobimy pastę klasyczną jajeczną, pastę jajeczną z tuńczykiem oraz pastę z białego sera na ostro. A teraz najbardziej żmudna praca tego dnia, czyli obieranie jajek. Po obraniu jajek sprzątamy miejsce pracy. Podzielimy sobie jajka na trzy porcje, na trzy jajka, składniki na trzy sałatki. Obrane jajka wykorzystamy do dwóch, trzech past. Do trzeciej pasty wykorzystamy biały ser. Drożdże jeszcze rosną, więc mamy chwilę czasu. Najprostszą, najfajniejszą, najbardziej naturalną metodą wykorzystywania, przerabiania, przetwarzania gotowanych jajek to jest po prostu ich rozgniecenie. Nie bawmy się w krojenie, one nie muszą być perfekcyjne. Pasta ma mieć zarazem składniki do ogryzienia, jak i te takie mięciutkie do rozsmarowania. Więc jajeczka, pierwsza porcja podszykowana na drugą pastę. Do pasty z białego sera dodajemy coś, co ten ser rozmiękczy. Najlepszym produktem jest po prostu mleko krowie, ale wiem, że nie każdy ten produkt lubi i może spożywać, więc można śmiało zamienić to na inny produkt mlekopodobny. I przyprawy. Ponieważ ma być to biały ser na ostro, to oczywiście trzeba go posolić, ale sól kocha być w parze z cukrem, więc też troszeczkę dosłodzimy. To był akurat cukier, a to jest sól. Dosypujemy pieprzu. Ja do tej potrawy uwielbiam dodać takie zioło, które się nazywa kolendrą. Jest to akurat w tym przypadku kolendra suszona. Świetnie się spisuje, naturalna, świeża. Żeby jej troszeczkę dodać kolorytu, z przyjemnością używam takich przypraw jak papryka. Ładny czerwony kolor doda smaku. Pierwsza pasta gotowa. Zostawiamy ją, poczekamy na upieczony chleb, a później zdegustujemy. Zatem zajmiemy się kolejnymi pastami. Widzę, że drożdże już rosną, więc możemy zacząć produkcję chleba dalej. Do rozpuszczonych i rosnących drożdży dodajemy standardowo kilogram mąki, łyżkę soli, jedno surowe jajko, i ja dodaję słonecznik. Słonecznik jest jednym z wielu dodatków, które możemy dosypywać do chleba. Może to być siemię lniane, sezam, żurawina, śliwka. Te dodatki, takie jak słonecznik i pozostałe wymienione, ja nazywam śmieciami do chleba. Tak zwanych śmieci do chleba na kilogram mąki możemy dosypać maksymalnie szklankę. Jeśli dosypujemy takie rzeczy jak płatki owsiane, to tej wody, którą właśnie wlewam, trzeba dolać nieco więcej, dlatego że płatki owsiane chłoną bardzo dużą ilość wody i przez co chleb byłby po prostu suchy. A teraz dzięki słonecznikowi, czy jakimkolwiek innym pestkom dodanym do chleba, ciasto się łatwiej wyrabia. Dlatego, że pestki mieszane z mąką szybciej układają tą mąkę w gładkie ciasto. Ciasto na chleb nie musi być gęste.
tego ciasta się nie ugniata na stolnicy. To ciasto właśnie ma być lekkie i przepływające przez dłonie, dlatego że są dodane te wszystkie suche składniki. Dlatego ten przepis na chleb jest jednym z prostszych przepisów. Ciasto nie wymaga czasu dodatkowego na wyrośnięcie. W tym momencie naszykuję blaszkę. Przyłożę ciasto do blachy, wkładam do piekarnika i zaczynamy piec. Można blachę, czyli formę, wysmarować tłuszczem, podsypać bułką, tartą, kaszą manną, nie ma znaczenia. Ja lubię używać papieru do pieczenia, jest najwygodniejszy i najczystszy. Zaczynamy. Tak przygotowany chlebek wkładamy do piekarnika na 55 minut w temperaturze 170 stopni. Po wyłączeniu się pieca czy piekarnika chleb należy pozostawić w piecu do przestygnięcia. A teraz wracamy do naszych przepisów na pasty. Pierwsza pasta klasycznie jajeczna, nic szczególnego w niej nie będzie, czyli szczypiorek. Pomógłbyś mi wreszcie. Do klasycznej pasty jajecznej dodajemy chrzan. Ja mam taki swój własnej roboty, bez dodatków. Chrzan doda tej paście lekkości i takiego już troszeczkę wielkanocnego smaczku. Do pasty dołożyłam właśnie majonez, czyli podstawę tej pasty. Dla osób dbających o linię proponuję wymianę majonezu na jogurt naturalny, na śmietanę niskotłuszczową, na połączenie tych wszystkich składników, czyli majonez ze śmietaną, dowolnie. Wszystko jest rzeczą gustu. Tutaj nie ma. Kuchnia to nie jest laboratorium. Robimy wszystko pod siebie i wedle własnego uznania. Druga pasta gotowa. Do trzeciej pasty dokładam tuńczyka. Tuńczyk był w oleju. Czy to ma jakieś znaczenie? Nie, ten olej jest bardzo dobry, bo on ma smak właśnie tuńczyka i rozrzedzi nam tą pastę, żeby ona była kleista i dawała się rozsmarować. I do tego, do tej pasty dodamy ogórka. Kiszonego. Ogórka można zetrzeć na tarce, ale można też pokroić. Po dodaniu ogórków czas zabrać się za krojenie cebuli. Do pasty jajecznej z tuńczykiem dodamy troszeczkę cebuli. Podkręci ona smak, nada ostrości, a przede wszystkim cebula jest zdrowa. Trzeba ją jeść, żeby się hartować i żeby mieć zdrowe drogi oddechowe, drożne drogi oddechowe. Wszystkie składniki dodałam. Pozostał nam tylko i wyłącznie majonez i przyprawy. Według mnie tuńczyk jest mało słony, dlatego warto go dosolić. Dodaliśmy majonezu. Druga pasta gotowa. Odkładam ją na bok. I zaglądam do pieca, czy nasz chlebek jest już gotowy. Wyrósł jak zwykle piękny, widać jego urok. Chleb zdążył troszeczkę przestygnąć, pozostaje w papierze. Dzięki temu, że jest pieczony w papierze do pieczenia, jego wyjęcie jest banalnie proste. 55 minut, przypominam, w temperaturze 170 stopni. No i teraz najważniejsze. Czy się udał? Czy ma zakalec? Czy jest puszysty? No moim zdaniem jest piękny. Chleb jest jeszcze ciepły, więc kroi się dość trudno. Dobrze byłoby poczekać, żeby wystygł. Mamy trzy pasty. Pierwsza, klasyczna jajeczna,
ale pachnie. Z tuńczykiem. I pikantna serowa. Oto efekt końcowy naszej dzisiejszej pracy. Kanapki z chleba własnoręcznie upieczonego oraz 3 wykonane własnoręcznie przepisy na pasty ze starej książki kucharskiej. Zachęcam, proszę spróbujcie i do zobaczenia. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem jest dzisiaj Monika Rosińska. Plastyk, grafik, pracownik Centrum Kultury w Żyrardowie, żyrardowska, utalentowana rękodzielniczka kulturalna. Nie pomyliłam się. Nie. Witam Cię. Dzień dobry, witam Państwa. Moniko, zaprosiłam Cię dzisiaj do programu Gościnny, ponieważ chciałabym porozmawiać o tym, jak kreatywnie możemy spędzać czas w domu. Mamy teraz trudną sytuację, stan epidemii. Większość z nas pozostaje w swoich domach. No i nasuwa się tutaj pytanie, co robić, gdy już wszystko posprzątamy, upierzemy, ugotujemy? Co dalej? Jeszcze upieczemy. Upieczemy, tak, dokładnie. Co dalej? A Ty pieczesz? Tak, tak, piekę. No to też jest jakiś sposób na spędzenie czasu w domu. No oczywiście, jeśli jakieś przepisy, które kiedyś nie zostały przez nas gdzieś zakopane w szufladzie, można teraz wyjąć i po prostu zagospodarować ten czas w zrobieniu czegoś nowego i nauczeniu się. A Ty się czegoś nowego nauczyłaś już a propos pieczenia? A propos pieczenia, na pewno udoskonalam niektóre potrawy smakowo. No i oczywiście wchodzimy w jakiś taki stan oszczędzania, tak? Że nie gotujemy tego obiadu tak jak do tej pory na jeden dzień, tylko gotujemy go na 3 przynajmniej, żeby był, tak? Za każdym razem, jak jesteśmy w domu. Nie zjadamy wszystkiego na raz. No dobrze, ale to już upiekliśmy, ugotowaliśmy. No. I czym się możemy zająć? Wiem, że jako żurkowa mama, w cudzysłowie, polecałabyś na pewno jakieś robótki ręczne. No tutaj już z tego, co zauważyłam na Facebooku, z tego jak widzę dziewczyny z żurku, które tam odkrywają na nowo, znów, jeszcze raz, świat szydełkowania, jest wiele nowych pomysłów. I to fajnie, fajnie, że to się po prostu tak w takim szybkim stopniu rozwija. Jest tego dużo więcej i dziewczyny więcej robią. Tylko w tym momencie już dla siebie i dla rodzin. Dokładnie. No. No dobrze, a czy jesteśmy w stanie nauczyć się szydełkowania na przykład, nie wiem, z YouTube'a chociażby? Bo dziewczyny z tej grupy, o której mówimy, one już mają umiejętności, tak? A gdyby ktoś, no właśnie z tych nudów w domu chciał sam zacząć, ma to w ogóle sens, czy lepiej się za to nie zabierać? Oczywiście, że ma to sens. Jest bardzo dużo tutoriali na Facebooku, między innymi też na YouTubie, z których można się od podstaw nauczyć szydełkowania. W tym momencie już żurki nie są w jakimś sensie potrzebne, chociaż dziewczyny dzwonią do siebie i osoby, które są zainteresowane dalszą nauką, dzwonią nawet do mnie i się pytają, więc czy tam rozmawiamy face to face, czy na Skype'ie, czy na Messengerze, zawsze sobie tam podpowiadamy. Nie ma tak, że ta praca żurkowa gdzieś tam zanikła. Jeżeli mówimy tutaj o wyrobie rąk własnych, to Ty zajmujesz się teraz szyciem maseczek, prawda? To też jest kreatywne zajęcie. No teraz to jest ta potrzeba. Potrzeba robienia już dla wszystkich w koło, tak? Posiadamy jakieś tam materiały bawełne, nie wiem, czy fryzelinę. I w tym momencie właśnie szyjemy w ogóle nieodpłatnie, tylko dla mieszkańców. Przede wszystkim no, szyję w domu, właśnie dla pracowników Centrum Kultury maseczki. Też dzwonią do mnie ludzie i pytają, czy można by było wykonać parę maseczek w potrzebie. To tak zawsze jest, ile ci Monika zapłacić? Że mówię, nie ma żadnego płacenia, może być kilo marchewki, 10 jajek. W ten sposób. No to robimy dla nas, tak? Nie robimy tego na sprzedaż, po prostu, dla własnych korzyści.
Szanowni Państwo, Monika nie odmawia w tej kwestii nikomu. Ja dzisiaj dostałam piękną maskę w kropki, tak jak chciałam, bo uwielbiam kropki. No dobrze, ktoś szyje maski, ktoś inny chwyci za szydełko. A co jeszcze możemy zrobić w domu według Ciebie? No jeśli mamy takiego 9-latka, jak w moim przypadku, lub młodsze dzieci, no to oczywiście wchodzą wszystkie zabawy kreatywne, czy z papierem, oprócz oczywiście lekcji, które teraz zabierają sens powiek rodzicom, którzy stali się w tym momencie nauczycielami i wychowawcami swojego dziecka, gdzie przede wszystkim rano ciągniemy ten stan szkoły, czyli wstajemy rano, jemy śniadanie, no i tradycyjnie do nauki, a później no to już są kreatywne zabawy przez gry planszowe, żeby tylko jak najmniej telefonu i gier takich komputerowych. Gry planszowe, zabawy z papierem. Mamy to szczęście, że dostęp do sklepów internetowych z grami planszowymi czy innymi grami zrobił się teraz już w tym momencie bardziej modny. Widać po tych mediach społecznościowych, że im więcej bawimy się z dziećmi tymi podstawowymi grami, tym bardziej je do siebie zbliżamy. Wydaje mi się, że to jest chyba najlepsze, co możemy w tym momencie zrobić dla dziecka. Bawić się z nim cały czas. Niezależnie od tego, czy ma lekcje, czy po prostu, żeby się nie zagłębiało w ten telefon. A ty masz swoją ulubioną grę? Którą gram z Rozalką? Tak. Tak, to jest Monopol dla dzieci. A czym się różni Monopol dla dzieci od tego dla dorosłych? Jest jakaś różnica w ogóle? Monopol dla dorosłych zazwyczaj jest z pieniędzmi papierowymi, a w tym przypadku tutaj mamy czytnik do kart, więc... Ale to nowocześnie! Tak, tak. Że ja się muszę również tą grą zainteresować w takim razie. Bardzo fajne, bardzo fajne. Nie chcę Cię dłużej męczyć, bo wiem, że na pewno dziecko czeka na kolejną grę, ale jeszcze jakbyś jakiś sekret zdradziła, bo mówiłaś na przykład o zabawach z papierem, tak? Mm-hmm. Ale to co to dokładnie znaczy? Wycinacie coś z córką, czy nie wiem, nie wiem, co można z papieru robić? Jak byłam mała, to były takie laleczki papierowe, które się wycinało i się ubierało w papierowe ubranka. O, no, przypomniało mi się. W tym momencie idą święta wielkanocne, więc staramy się zrobić coś tak kreatywnego, żeby te dzieciaki jednak miały coś ze świętami, jak najbliżej były tych świąt, żeby poczuły się, że idzie ta wiosna, że te święta są przed nami, no to mnóstwo kolorowych kwiatów z bibuły, jakiejkolwiek, czy w tym momencie robienie palmy wielkanocnej tylko z tego, co mamy w domu, tak? Bo jeśli mamy gdzieś łąkę niedaleko czy coś, to jeszcze możemy sobie wyjść i oczywiście pozbierać tych kolorowych patyczków, jakichś, nie wiem, no ziół, które teraz występują na łąkach. Jeśli nie ma dostępności, no to siadamy z tą bibułą, z klejem, z papierem kolorowym i robimy kwiatki z dziećmi. Plastelinowe lutki, no cokolwiek tylko Wam przyjdzie do głowy. Tak, żeby dzieci miały zajęcie. Żeby się nie nudziły. Tak, przede wszystkim. I wtedy dorośli też się nie nudzą. Oj nie, nie, nie ma takiej możliwości, żebyśmy się nudzili. To już nie. Zawsze jak robię rano kawę, to zalewam ją dopiero po godzinie drugiej wodą ciepłą. I dzięki temu przetrwamy ten niełatwy czas epidemii, która mam nadzieję, że już niedługo minie. Szanowni Państwo, moim i Państwa gościem była Monika Rosińska, grafik, plastyk, żyrardowska, utalentowana rękodzielniczka kulturalna, pracownik Centrum Kultury w Żyrardowie. Bardzo dziękuję Ci za tę kreatywną myśl rozmowy. Dziękuję. Dziękuję bardzo.